Siema mordeczki, tak jak zapowiadałem w kolejnym vlogu totalnie zmienimy otoczenie, w którym się znajduję i o czym będę nagrywał tego vloga. Znajdujemy się w mieście, które nazywa się Christchurch. Jest to największe miasto na południowej wyspie Nowej Zelandii. I właśnie sobie wsiądziemy do jednego z takich tramwajów, który nas obwiezie po wszystkich głównych punktach miasta. No a przy okazji dowiemy się troszeczkę historii na temat tego miasta. Mało tego, jest ze mną dzisiaj Jakub. Siemaneczko mordeczki, witamy. Witamy w Kościele Chrystusa. Czyli Polak, który mieszka w campervanie w Nowej Zelandii. Witamy, witamy serdecznie na drugim końcu świata. Tak, Jakub będzie dzisiaj naszym przewodnikiem. I pan akurat powiedział, że mamy dwa miejsca siedzące, bo cały czas czekaliśmy, aż takie miejsca będą, więc wbijamy do środka. Więc może takie dwa moje pierwsze spostrzeżenia po tej wycieczce tramwajem dookoła tego miasta. To po pierwsze, jak na 350 tysięcy ludzi, którzy tu mieszkają, to miasto nie wygląda, żeby tyle ludzi tu mieszkało. A po drugie, no właśnie dlatego nie wygląda, ponieważ kilka lat temu to miasto nawiedziło wielkie trzęsienie ziemi, które połowę tego miasta zmiotło z powierzchni ziemi. Więc jest tutaj dużo pustych przestrzeni, jest dużo placów budowy, jest dużo budynków w trakcie rozbiórki, więc widać, dużo mówię tego więc, więc widać, że to miasto jeszcze się podnosi z tego kryzysu, no, jakim jednak było to wielkie trzęsienie ziemi. I jest ono dosyć nisko zabudowane, ale rozległe, dlatego no nie ma za dużo wielkich wieżowców, więc no nie czuć tego, jakby tu było aż tyle ludzi, a jest. My już z Kubą wysiedliśmy z tego tramwaju i znajdujemy się na jednej z najbardziej popularnych ulic, jakie się tutaj znajdują w Christchurch. Kuba, co ty mi możesz powiedzieć na temat tej ulicy? Jest to New Regent Street, tak się nazywa. Została to wybudowane w 1930 roku przez jakichś hiszpańskich imigrantów tutaj. I to jest jedna z ulic, które się po prostu ostały, które wyglądają jeszcze w miarę tak, jak kiedyś to miasto wyglądało kiedyś, nie? Bo teraz to wszystko jest raczej nowe, wybudowane na nowo. A takie małe są rzeczy właśnie, punkciki, gdzie co jeszcze wygląda w miarę jak stary Christchurch. I tutaj właśnie jesteśmy i sobie kawkę strzelimy. No to chodźmy na tą kawkę. A przy okazji zobaczymy sobie właśnie, jak ta uliczka wygląda. No i co jest ciekawe, to właśnie tędy jedzie ten tramwaj, którym my jechaliśmy. No i taka informacja może dla was, taki tramwaj kosztuje $35.
ma 18 stopów właściwie we wszystkich najważniejszych częściach miasta i możecie sobie, to jest tak zwane hop-on, hop-off, możecie sobie cały dzień jeździć i wsiadać, wysiadać na jakich stacjach chcecie. No i właśnie jak widzicie tutaj przez centrum tej ulicy przejeżdża taki sam tramwaj dokładnie, jakim ja niedawno zwiedzałem. A tak wygląda właśnie cała architektura tej ulicy. No i powiem wam, bardzo klimatyczna i... ale dobre kadry robię. Bardzo klimatyczna, fajna uliczka. No tylko właśnie taka jedna, jedyna, zupełnie nie od parady, wyrwana jakby z... nie wiadomo skąd się tutaj pojawiła, więc no mega ciekawe. No a tak wygląda okolica tej ulicy, więc jak widzicie, jest taka jedna mała uliczka, a reszta zupełnie z innego świata. Wróciliśmy do miejsca, z którego wysiedliśmy. Jak widzicie, jedzie tu kolejny tramwaj, ale chciałem wam pokazać, że nawet właśnie macie tutaj taką tramwaj kafe i macie taką kawiarnię i możecie sobie siedzieć przy samym, ale to samym właściwie tramwaju, który przejeżdża obok was. On sobie jedzie tam prosto, a my właściwie będziemy szli teraz jego śladem, no bo ten tramwaj obwozi was po wszystkich najważniejszych, centralnych miejscach w Christchurch, więc no i my tymi samymi miejscami będziemy się teraz poruszać. No i niech was nie zdziwi, jak będziecie się przechodzić obok takich historycznych budynków w Christchurch, po czym macie jakieś puste place, po czym macie jeszcze jakiś plac, w którym jeszcze są jakieś resztki po jakiejś rozbiórce czy czymś, po czym macie nowy hotel, po czym macie katedrę, która jest na nowo odbudowywana i będzie dopiero gotowa w 2027 roku. Co jest ciekawe, w Nowej Zelandii, i to samo też zauważyłem na niektórych przejściach, na przykład w Australii, to, że jeżeli macie zielone światło, to także możecie sobie po skosie przechodzić, a nie tylko, wiecie, tak normalnie po kwadracie, jak to zazwyczaj bywa. A my teraz się zbliżamy do takiego ścisłego centrum Christchurch, które obejmuje właśnie tą ulicę, tamtą ulicę i ten cały tutaj właśnie obszar dookoła. No i jest niedziela, więc są jakieś tutaj przedstawienia akurat dla dzieci. A tak ogólnie, no to są to ulice pełne sklepów. Tak jak no, w każdym innym mieście macie ulicę ze sklepami, tak? Który znajduje się przy takim ala łuku triumfalnym i moście, który jest jednym z dwóch tutaj memoriałów w Christchurch dotyczących ludzi poległych, żołnierzy poległych w I wojnie światowej. I oprócz tego, że tutaj właśnie mamy zawsze jakiś show, coś się dzieje, to jest tutaj taka cała tablica. Jak widzicie, jest napisane, że Sunday 28 dzisiaj. Tutaj mamy miejsca, w których odbywają się te rzeczy. A tutaj mamy godzinowo i kolorowo zaznaczone, co, gdzie, jak i o której się odbywa. Więc wydaje mi się, że jest to całkiem fajna, zajebista opcja, żeby zaplanować sobie tutaj jakieś aktywności. No, a ziomek dalej tutaj odwala jakieś swoje cyrki. No i teraz z tej głównej ulicy weszliśmy w taką mega klimatyczną boczną uliczkę i zmierzamy w kierunku Riverside Market. I Kuba chciałby coś nam na ten temat powiedzieć. No ogólnie z tymi wszystkimi tutaj takimi miejscami to wszystko jest bardzo nowo pobudowane przez to trzęsienie ziemi.
i się bardzo dużo pobudowało takich właśnie małych miejscóweczek, gdzie są właśnie markety, można sobie pokupować jakieś jedzenie, jakieś lepszej jakości, sobie coś fajnego zjeść. No i to jest takie właśnie miejsce bardziej biznesowo, żeby się pospotykać z różnymi ludźmi, potworzyć nowe biznesy. No i takie właśnie miejskie miejsce do działania. No to wbijamy do środka i działamy. Właśnie to zauważyłem, że to jest dużo takich miejscowych miejsc, gdzie... Żeby się stworzyć, to jest mega nowe i... Mhm. I żeby się spotkać, stworzyć jakiś nowy biznes. No i wygląda to jak taki po prostu klasyczny food hall. No, typowo. I bardzo sympatycznie, że takie miejsce też tutaj jest. Jak widzicie, możecie sobie kupić różnego rodzaju, na przykład sery. U góry tam robią pokazy gotowania, Versatile Kitchen, i robią właśnie, uczą ludzi gotować różnych rzeczy. To taka właśnie otwarta kuchnia po prostu, nie? No i jak już jesteśmy w tym food courtie, to postanowiliśmy, że wpadniemy tutaj do takiej jednej lokalnej browarowni. I co jest ciekawe, to tutaj browary sprzedają w zależności od tego, jak mocny jest browar. Jak widzicie, jeżeli ma poniżej 5%, to jest za 13. 5 albo powyżej to 14, 6,5 albo powyżej no to 15, a jeżeli ma 7,5 albo powyżej to $16. Więc pierwszy raz w życiu spotykam się z browarem, który ustala swoje ceny ze względu na moc alkoholu w browarze. Całkiem ciekawe rozwiązanie. Jak na tak mały browarek tutaj na tym food courtie, to mają aż 24 lokalne browary. Więc... szacuneczek. No i tak by the way, Christchurch jest znane z tego, że jest to miasto murali. Kuba, czy możesz mi coś wspomnieć na temat tych murali, które będziemy zaraz oglądać? Tak, no ogólnie to te murale są zrobione po to, żeby przykryć i jakoś upiększyć to miasto, żeby nie było widać tak bardzo tych budów. Był to zrobiony jakiś event, gdzie zaprosili właśnie jakichś artystów, którzy tym się zajmują i pomalowali całe miasto, nie? Więc są tutaj... Przyjeżdżaliśmy busem, byliśmy tramwajem, więc mówił gościu, że na przykład tam jest mural jakiegoś gościa, co jeździł na MotoGP, na motorkach. No i był właśnie w tym mega dobry i był nowozelandczykiem, więc cyknęli jego muralik na jakiejś ścianie. Jest tego pełno, jest to fajne. Ogólnie kraj, który jest znany z jakichś takich bardziej artystycznych rzeczy, więc całkiem fajnie, że starają się coś upiększyć, a nie tylko jest budowa, rozwalone wszystko i dziadostwo, nie? Więc zaraz jak wpadniemy na te główne place budowy i na większość tych murali, to zapraszam na relację. No i doszliśmy właśnie na dzielnicę, gdzie takich kilka murali mamy. I tutaj przed chwilą właśnie rozmawialiśmy o tym ziomku, co tutaj na tym MotoGP jeździ. No a oprócz tego na przykład tutaj mamy plac budowy i kolejny mural. A tam w oddali widzicie też jakiś taki już stary budynek, który już wygląda na opuszczony. Tutaj mamy kolejny opustoszały plac, który na razie jest parkingiem. Tam jest jakaś fajna knajpera, bo słyszę, że dobra mu zaleci. A tutaj kolejny zajebisty mural. No i dalej spacerując po tym Christchurch dotarliśmy do takiej hipsterskiej dzielnicy, która ma całkiem ciekawą architekturę, jak widzicie. Widać, że to wszystko jest nowe. Są też różnego rodzaju tutaj knajpki. I właściwie mamy taki cały ciąg budynków. No i to, co możecie zauważyć, że tu praktycznie wszędzie zabudowa jest niska. 2-3 piętra to jest maks. I właśnie przez to, jak chodzę po tym mieście, ciągle nie mogę pojąć, jak to jest możliwe, że tutaj mieszkasz ponad 300 tysięcy ludzi, gdzie tego po prostu nie czuć, ani nie widać. Blokowisk też nie ma. Blokowisk też nie ma, więc to wszystko jest mega rozległe, mega niskie, macie tutaj bardzo dużo przestrzeni i można tu odetchnąć. Tak, z drugiej strony tak to wygląda. Tam mamy kolejny food court, kolejny food hall, gdzie mamy kilkanaście knajperek i byłem tam nawet wczoraj wieczorem na jakimś hamburgerku i na jakimś piwku. Więc mogę polecić to miejsce. I jesteśmy właśnie teraz w okolicy Salt District. No a po drugiej stronie mijamy właśnie jedną z takich ciekawszych, kultowszych miejsc, The Cuban, i
tutaj Kuba wspomina, że są dobre imprezki w weekendy. Ktoś lubi, to zapraszamy. A kto nie lubi latynosek? No i widzicie, cały czas zderzenie nowych budynków ze starymi budynkami, z nowymi, z nowymi, z nowymi. Tutaj jakiś pusty plac, tutaj kolejna niska zabudowa, tam gdzieś w oddali troszeczkę starsze budynki. I to jest wszystko takie łapu-capu, jeden miks, nie wiadomo co. W tamtą stronę znowu są stare budynki, a tutaj już są place budów i powstaje coś nowego. I właściwie tak wygląda całe miasto. Znajdujemy się na zgliszczach. Teraz jest to właściwie tylko wystawa, gdzie kiedyś była pierwsza fabryka Forda. No i patrzcie, nawet tutaj Henry Ford doczekał się swojego własnego muralu. Do tego mural ma tutaj firma, która zajmuje się pośrednictwem pracy. I powiedz, jakie zdanie masz na temat tej firmy? Nie lubię. Czekałem 2 miesiące, żeby mi dali robotę i nic się nie znalazło. Gdzieś tam może pracowałem 1-2 dni i to tam po kilka godzin to nic nie zrobiło. Czyli nie polecasz. No. I tak samo te agencje tutaj, jest ich kilka, ale większość ludzi, którzy mi o tym mówili, znaczy nie polecają i mają złe zdanie. Okay. Lepiej samemu sobie poszukać, jechać na farmy czy coś w tym stylu. Tutaj kolejny mural. No i tak jak już wspominałem, widzicie, wszędzie jest ta przestrzeń. Wszędzie są jakieś takie nie wiadomo skąd miejsca parkingowe, takie dziury, które wydaje mi się, że przed trzęsieniem ziemi tu nie miały miejsca. W drodze do samochodu jeszcze przechodzimy obok placu budowy właśnie, gdzie powstaje na nowo katedra, która była bardzo skrzywdzona podczas tego trzęsienia ziemi. I nawet widzicie, nawet tutaj jest plandeka, która pokazuje, jak ta katedra będzie wyglądała. A tak ona będzie się za kilka lat prezentowała w pełnej okazałości. Dotarliśmy teraz do dzielnicy, w której znajdują się jedne z najstarszych budynków w Christchurch. I są to budynki, które kiedyś robiły za urząd miasta. I jak widzicie, no tak się prezentuje wnętrze, a tak ten budynek wyglądał po trzęsieniu ziemi. No i właśnie miasto na nowo się spięło teraz, żeby zachować i odbudować ten budynek w jak najlepszym stanie. Ale jeszcze zwiedzać go nie można, jeszcze cały czas on jest tutaj w remoncie. No i żeby tak nie chodzić w niedzielę cały dzień po mieście, to Kuba wpadł na świetny pomysł, że chodź Nathan, pojedziemy na plażę, pokażę ci molo, pokażę ci fajną dzielnicę Christchurch, przejdziemy się deptakiem. To jest według Kuby ta fajna dzielnica. I ten fajny deptak, na którym nie ma żywej duszy. A powtarzam jeszcze raz, że jest niedziela. Drugie największe miasto w Nowej Zelandii. Kuba, gdzie są ludzie? O co chodzi? Czemu to miejsce wygląda tak, jakby przyszedł tu wczoraj tajfun? W sumie to nie wiem, czy aż tak wygląda. No, New Brighton, jako ta dzielnica też nie jest zbyt popularna, bo jest troszkę niebezpiecznie. Gdzieś tam słyszałem, że są gangi i tak dalej. A poza tym Nowozelandczycy raczej nie spędzają dużo czasu po barach i tak dalej. Jak masz się taką naturę piękną wokół siebie, no to nie chodzi się tutaj, nie czeka się, więc to zostało pobudowane, porobione pod turystów i wszystko jest oblepione. I turyści nie przyjeżdżają. I jest polepione naklejkami, porobione graffiti i to raczej jest tutejszych już fajna miejscówka i taki mały
Indie ptaczek. Molo jest zrobione jakieś tam, są kilka zdjęć takich ikonicznych Christchurch ze wschodem słońca, czy wiesz, wschodem słońca. A tak, no to dzielnica jak to dzielnica, no po prostu nad morzem wybrzeżowa. Patrzcie no, jest wszystkie biznesy, wszystkie są pozamykane na cztery spusty. Jedynie otwartym miejscem jest Subway, bo już przed chwilą obok niego przechodziliśmy. I to jest, proszę Państwa, właśnie główny deptak głównej nadoceanicznej dzielnicy Christchurch. Taki szybki rzucik na kolejne zamknięte biznesy. Naprawdę to jest deptak widmo. Ale co muszę przyznać, że wszędzie, gdzie jest taka wolna przestrzeń, gdzie kiedyś był może jakiś biznes, ale się coś zburzyło czy coś, to teraz wszędzie, ale to wszędzie powstają różnego rodzaju murale. I tutaj na przykład chłopaki malują coś świeżego. No i praktycznie jedyną żywą atrakcją tego miejsca jest molo i plaża. I co mnie od razu zadziwiło, pierwsze co, to patrzcie, po pierwsze jakiś szary, bury jest ten piasek, a po drugie, to patrzcie ile różnego rodzaju syfu ocean wyrzucił na ten piasek. I to tak sobie po prostu leży. Cała plaża jest zapierdzielona jakimiś konarami, jakimiś gałęźmi, no ogólnie elementami, które kiedyś były częścią drzewa. Z drugiej strony nie jest lepiej. Jak się przyjrzycie, to też wszędzie to drewno jest powyrzucane. I widocznie tak ma być. Ocean wyrzucił, więc proszę tego nie ruszać. Jest to część tutejszego krajobrazu. No i jako mieszkaniec Sopotu, czyli mieszkaniec miejsca, które ma najdłuższe drewniane molo w Europie, jeżeli nie na świecie, no jestem zmuszony przejść się tym molem i dojść do samego końca, więc widzimy się jak już tam dojdę. No i widzieliście już papugi Kea, ale nie widzieliście jeszcze ogromnej rybitwy. Naprawdę wielki skurczybyk. Co się dzieje? Co uciekasz? Co uciekasz? Co uciekasz? Jakbyście się zastanawiali, gdzie wszyscy mieszkańcy tej dzielnicy są, no to są na molu i łowią ryby. Co dalej nie wyjaśnia tego, że jest niedziela, a tutaj jest 30 osób na krzyż. Ale dobra, no widocznie jest ładna pogoda i pojechali sobie zwiedzać Nową Zelandię gdzieś dookoła. A tak prezentuje się tutaj panoramka tych plaż i reszty dookoła. W poszukiwaniu życia dojechaliśmy do kolejnego takiego tutaj nadmorskiego miasteczka w okolicy Christchurch, co się nazywa Littleton. No i to jest właśnie główna ulica. No, za dużo tego życia nie ma, ale jest kilka knajpek, kawiarenek, nawet jakiś browar i widziałem, że jacyś ludzie tam siedzą. Tutaj oczywiście jest zawsze wzgórze bogaczy. Zawsze jak jest jakieś wzgórze i są jakieś takie na nim domki, no to musicie wiedzieć, że tak, że to tutaj jest wzgórze magnatów, a plebs mieszka gdzieś tutaj poniżej. No to akurat mieszkasz w campervanie, więc jesteś najniżej w tej całej hierarchii. No ale ogólnie to jest tak, bo mi się wydaje, że część portowa całego Christchurch. I zaczyna się tutaj cała zatoka, która się nazywa Zatoką Gubernatorów, Governor's Bay. I ona się ciągnie, jest tutaj pełno różnych malutkich zatoczek, pięknych plażyczek malutkich. I to się ciągnie aż za Akaroę, tam pewnie ze 150 km. I całe po prostu wygląda to wszystko mniej więcej tak. No idziemy się teraz przejść nad port, a potem może wpadniemy do jakiejś lokalnej knajpeczki. No i tak z bliska wygląda ta główna część tutaj portowa. Jak widzicie, tam w oddali jest właśnie część kontenerowa, przeładunkowa. No i przy okazji tutaj możecie się dowiedzieć, dlaczego drewno jest głównym tutaj eksportowym materiałem Nowej Zelandii. A jest tego drewna tutaj czekającego na załadunek pełno.
No i może, żeby tego vloga jakoś zakończyć z przytupem, to wbiliśmy na zachód słońca. Jeszcze musimy zrobić malutki hike na Mount Vernon. Jest to najwyższy punkt tutaj w okolicy tego całego miasta, które właśnie teraz zobaczycie po drugiej stronie razem z Kubą, który robi mi zdjęcie. Seria, bo... A tam właśnie mamy Christchurch. No i żeby tradycji stała się zadość, po dwóch tygodniach zapierdzielania w tych ciężkich butach hikingowych wróciłem do macierzy, czyli do moich laczków. I hike na najwyższą górę tutaj w okolicy Christchurch zrobiłem już tak jak należy. A jeszcze wpierdzielę się na ten kamień i razem obczajmy, jak wygląda już ultimate panorama. No jak tam, Kuba? Było warto, czy nie było? Pięknie. It's beautiful! Jakby tego wam było mało, na drugą stronę, na zatokę też mamy zajebisty widoczek. No i w tym momencie prawdopodobnie mógłbym zakończyć vloga, gdyby nie jedna niedokończona sprawa. Czy ja na początku vloga nie wspomniałem o tym, że Kuba mieszka w Nowej Zelandii w campervanie? No to czas poznać tego campervana i zobaczyć, jak sobie Kuba pomieszkuje. Zapraszam do bonga. Może pokażę od tyłu, jak się uda otworzyć. Czekaj chwilę. Pięknie to wyszło. Pięknie to wyszło. Będzie chyba od tyłu najlepiej to widać. Dobra. Hopsa, to trzeba ściągnąć, bo to nie działa. Co ty tu masz, Kuba? Mój dom, moje życie, moje wszystko. Musi być jakiegoś syfu. Ogólnie campervan musi wyglądać, jak musi wyglądać. Jest tu mieszkane, więc no nie da się zrobić idealnego porządku. Starałem się troszeczkę tutaj ogarnąć, bo wiedziałem, no właśnie. Bo wiedziałem, że przyjedziecie, że będziecie wyglądać, ale nie jest źle, ale jeszcze nie jest źle. Także tak wygląda moje wszystko, mój domek. I z dumą jestem bezdomnym człowiekiem w tym oto, w tej oto maszynie. No to słuchaj, no to tutaj masz zlew. Tak jest, jest zlewik. Ogólnie campervany w Nowej Zelandii muszą mieć kilka określonych rzeczy. No. Po pierwsze właśnie muszą mieć zlew, do tego musi być zbiornik z czystą wodą i pod spodem jest zbiornik z brudną wodą, gdzie leci cała woda. Musi mieć kosz, to jest podstawa. I musi mieć łóżko odpowiednie dla tych osób, ile jest zarejestrowany ten van. Okej. Okay. Gdzie robisz jedzenie? Tutaj mam kuchenkę gazową, tu jest cała moja kuchnia. Okej. Okay. Puchy, nie puchy, także wszystko jest. Ogólnie design jest zrobiony w 100% przeze mnie, auto wyglądało zupełnie inaczej. Przez ostatni miesiąc się bawiłem w stolarza, w malarza i tak dalej, nie mając żadnej wiedzy przed tym. Wyszło jak wyszło, działa, nie lata. Mnie się podoba, także okay. Jest jak jest. No to jeszcze do sypialni może. Także do sypialni zapraszam, nie wiem, czy będzie w ogóle cokolwiek widać, bo ciemność. Ale... A myślę, że sobie poradzi. Coś co radzi se, kozacko se radzi. Poradzi sobie coś, co? Więc to jest twoje wyrko, rozumiem? Tak jest, tak jest. Tam pod spodem mamy szafę. Tutaj pod spodem są tak wszystkie szmargały, pierdoły. Tak jest, lodóweczka. To jest lodóweczka. Dodatkowy akumulator mam. Tutaj właśnie mam taki tak zwany swój piernicznik, pierdolnik, gdzie sobie rzucam po prostu wszelkie rzeczy, które mi się nie mieszczą w mojej sypialni. No i powiedz mi, dla takiej osoby, która jest ciekawa, chciałaby przyjechać do Zelandii i tak na naprawdę basic wersji zamieszkać w takim campervanie, z jakimi kosztami to się wiąże? Ja kupiłem to auto 6,5 tysiąca dolarów. Okej. Ogólnie tak około 8-10 tysięcy można kupić sobie takie już normalne, fajne autko, którym się da jeździć, którym się da żyć i normalnie tutaj się funkcjonować. Przyjeżdżając ludzie tutaj na jakąś tam working holiday, visa, ile nie potrzebują? Z 4-3 miesiące, żeby zrobić takie pieniądze sobie i odłożyć i sobie kupić, potem sobie jechać dalej i sobie działać. Jest to bardzo popularne, bardzo wiele ludzi w ogóle na takiej wizie tak właśnie sobie spędza ten czas. Campervanie żyje i od miejscówki do miejscówki, tak jest, od kontraktu do farmy. Tak jest. Ja tutaj akurat się wciągnęłem w Christchurch i zostałem. Auto dopiero mam trzeci tydzień, dopiero teraz się zaczyna trzeci tydzień. Jeżdżące, bo wcześniej już go mam tam od połowy grudnia, ale no działałem z nim, więc siedziałem w garażu i sobie go tam robiłem.
No i jestem szczęśliwym, wolnym teraz człowiekiem. No i powiedz mi, jeżeli ludzie chcieliby się czegoś więcej dowiedzieć na temat twojego życia w Nowej Zelandii albo tego campervana, to gdzie mogą to zrobić? Zapraszam do siebie na kanał JD Vlog, kanał się nazywa JD Hall. Jest tego pełno, na pewno gdzieś tam się podlakuje, podrzuci się moją nazwę. Zapraszam, zacząłem vloga dopiero, także jestem też początkującym vlogerem. Początkujący bezdomny vloger. Tak jest. Ale będę się starać to wszystko wam pokazać, jak ja się z tym czuję, jak ja się z tym tutaj odnajduję. No i będziemy powolutku sobie coś tam robić. No i tyle. Super. Tak, dzięki bardzo. Dzięki wielkie za spędzony dzień. Miło było. Bardzo mi miło. Do zobaczenia. Taka graba. Taka graba. Ja też się już z wami żegnam. Nara, mordeczki.